Czy zmiany trądzikowe przeszkadzają w przeprowadzeniu liftingu wampirzego? Zmiany trądzikowe i wszystkie zmiany zapalne skóry absolutnie powinny być wyleczone, zanim dojdzie do wykonania zabiegu liftingu wampirzego czy mezoterapii. W ogóle wszystkie zabiegi medycyny estetycznej polegają na tym, że my musimy upiększamy, tak, ale jednocześnie musimy najpierw wyleczyć skórę. Nie możemy na skórę chorą, która jest zakażona, ma infekcję, jest atopowa, stosować zabiegi, które będą pogłębiać jeszcze te objawy, z którymi pacjent przychodził. Czyli absolutnie, jeżeli pacjent ma trądzik, ten trądzik musi być zaleczony, wyleczony. Natomiast oczywiście potem jak najbardziej stosujemy i osocze bogatobytkowe jest rewelacyjną metodą likwidacji blizn potrądzikowych. W związku z tym fantastycznie redukuje blizny, spłyca blizny, ale tak jak powiedziałam, możemy to wszystko stosować dopiero wtedy, kiedy stany zapalne skóry zostaną zaleczone. A co z porą dnia i roku? Czy należy brać je pod uwagę, decydując się na lifting wampirzy? Zabieg liftingu wampirzego możemy wykonywać o każdej porze dnia. W zależności od tego, jak pacjentce pasuje, prawda? Natomiast oczywiście osoby, które pracują, to wiadomo, że lepiej go wykonać po południu, kiedy już pacjent idzie do domu, prześpi się, a następnego dnia już wygląda ładnie. Natomiast rzeczywiście wszystkie generalnie zabiegi medycyny estetycznej powinny być wykonywane w okresie, kiedy nie ma wielkiego nasłonecznienia. W związku z tym te miesiące letnie, wakacyjne są takim ograniczeniem. Tutaj w przypadku zabiegów z osoczem bogatobytkowym te zabiegi możemy wykonywać latem, natomiast jest bardzo ważna rzecz, ograniczenie nasłonecznienia, w związku z tym absolutnie potem się nie opalamy i absolutnie stosujemy pełną prewencję, czyli stosowanie filtrów z wysokim faktorem.